Adam Soldajew wraca do gry po tym, co stało się na Stadionie Narodowym. Od pierwszej sekundy widziałem, że chciałeś odzyskać to, co straciłeś, Adam. I odzyskałeś to po walce z Damianem Stasiakiem. Tak, bardzo chciałem. Nie wiem, co to jest, ale chciałem to odzyskać. Wszyscy mi mówili, że nie mam nic do stracenia z Rutkiem. Ja mówiłem, że bardzo dużo mam do stracenia i mam nadzieję, że to odzyskałem. Powiem tak, jestem o wiele innym, może, nie wiem, czy lepszym, nie chcę tu się chwalić, ale chodzi mi o to, jestem o wiele, jak to się mówi, kurde, innym w ogóle zawodnikiem niż byłem na Stadionie Narodowym. I tak jak mówiłem, jeśli Bóg da, to pokażę to i mam nadzieję, że pokazałem to. No pokazałeś, bo wydaje mi się, że od początku narzuciłeś swoje warunki gry, że Damian Stasiak był przez ciebie ustawiany, że no sprawiłeś, że on nie wszedł w ten pojedynek tak, jak chyba chciałby wejść i to też zauważył Dawid Pepłowski, jego trener. Tak, tak to czułem. Taki był plan ogólnie. Zacznijmy od tego, że miałem go straszyć, ale nie uderzać. Żeby on, wiesz, na zawsze był na czujce, żeby się żeby tak, wiesz, wyrywał się do przodu, wszystko widziałem. Ja uważam, że kontrolowałem od początku walki. Po prostu w drugiej rundzie, bo w pierwszej naruszyłem tym hakiem, w drugiej rundzie już wiedziałem, że to jest moja gra, już wszedłem, już zacząłem się bawić, czułem się już luźniejszy, czułem się bardziej pewniejszy, więc myślę, że poza tym mój trener Arbi w hotelu dosłownie godzinę przed wyjazdem mówił, druga runda knockout, ma nawet nagrane, jak mówił, jak ten knockout będzie, co my będziemy robić, co on będzie robić. Więc fajnie, bardzo fajnie. I faktycznie ta kombinacja dwóch ciosów to było coś, co chcieliście zrobić? Tak, hak był. Nie wiem, czy zauważyliście, ale od początku zacząłem na brzuch, bo mieliśmy trzy opcje. Knockout z hakiem, brzuch i trzy rundy oczywiście. Też takie planowaliśmy i tych trzech planów chcieliśmy się, jak to się mówi, trzymać. No i wyszedł ten pierwszy. Ten hak wszedł, a ten sierp już dobiłem, bo ten sierp, nie mówię, że on był tak ćwiczony specjalnie, ale hak był. Hak był, on wszedł i już widziałem, że się naruszył, więc z doskoku jeszcze dobiłem lewy sierp. Ale nie wiem, czy on to też nie mówił. On chyba to mówił też, że musiałbym zobaczyć ten filmik, gdzie on to wszystko mówi. Miał duże pretensje tuż po przerwaniu tego pojedynku Damian Stasiak o to, że on był w walce, że to przerwanie niesłuszne, jak to wyglądało z twojej perspektywy? A z mojej perspektywy ja mógłbym go spokojnie dobić, bo widziałem, że on tam leży, ale ja już widziałem, że jak sędzia wchodzi, więc no, kurczę, no po co miałbym go dobijać? Też nie jestem aż takim, kurde, bezlitosną osobą, nie? Nie dobiłem, ale no co ty, no on tam leżał, tak wiesz, no już leciał, już ręce miał na dole, ja wystarczyłbym, doskoczył, zdrowie bym mu uszkodził, więc była opcja, żeby nie dobijać, nie dobijałem. Twoi trenerzy mieli żal do Damiana Stasiaka za to, jak się zachował. Kiedy przeszedłeś jakby zbić piątkę po pojedynku i nawet ta dyskusja toczyła się tutaj obok, niedaleko, no, że to było no, nieładne trochę zachowanie. Jak ty to oceniasz? Wiesz co, no on jest po nokaucie, to też można zrozumieć, kurde, wiesz, każdy, ja myślę, że też bym tak jak poleciał, to mówił, wiesz, jeszcze nie doszedł do siebie, myślę, że wiesz, no jak zaraz dojdzie do siebie, nie będzie nic złego, tam miał jakieś pretensje, no a jak ma, to nie wiem, no co, trudno, sędzia przerwał, to przerwał. No dobra, jest to dobra, za co dostał Turski bombę? Turski? Kurde, za to, że kurde, nie obstawił mnie. Ja oglądałem ten, jak... Marek Wrzosek zapewne znokautował Witasowicza. Możliwe. Przyjął na korpus, powiem ci, no tak, no, mocno. Oglądałeś? Widziałem to, bo się pod klatką akurat w tym narożniku i przeskoczyłeś i bomba. A, mówisz o tym, ja myślałem, że mówisz o Arku. Słuchaj, bo no ja ci mówię, no obstawiał, kurde, mówi się, ja dajże Adama sympatię jakoś, kurde, ty Turski, o ty, wiedziałem, że ty taki jesteś, wiesz. Ja poszedłem do niego, powiedziałem, co teraz, kto, kogo obstawił? Trzeba było, wiesz, zrobić jak Gamer. Możliwe, ale wiesz, nie mam tak techniki jak Gamer, niestety. Nie mam takiej techniki. Ale nauczę się, może seminarium z Gamrotem zrobię, to... No, nie rób, ja ostatnio poczułem, co to jest technika ręka-głowa ze strony Gamrota, nie rób tego. No to tym bardziej muszę robić, żeby się nauczyć tego, skoro to jest takie mocne, wiesz, coś. A tak widzę, że zeszło z ciebie, co? Trochę tego ciśnienia, bo było takie troszkę to ciśnienie, taka trochę presja, trochę, że tam właśnie trzeba coś pokazać, trzeba się jakoś tam odrodzić i to chyba rzeczywiście jakoś tam troszeczkę stresowało, co? Wiesz, no walka z takim zawodnikiem to jest tym bardziej po przegranej.
gdzie ty straciłeś dużo, masz jeszcze więcej do stracenia, no to, to jest stres, no co zrobić, no. Ale dla takich chwil żyjemy właśnie, żeby ten stres jest taki pozytywny. Właśnie jak się ta walka kończy, tym bardziej jak tak, w takim stylu, to się cieszysz, nie da się tego opisać. Nie wiem, czy któryś z was walczył w ogóle, ale no nie da się tego opisać. A jest tym bardziej ta satysfakcja z faktu, że naprzeciwko ciebie stał zawodnik, który no naprawdę jest wymagającym rywalem. Ten, o tym rekordzie przekłamanym mówiliśmy, że to jest gość po prostu, no, który jest, oddziela chłopców od mężczyzn. Oczywiście. O tym mówiliśmy. Oczywiście, tak. Tak, to jest jego rekord. Bardzo mało o nim mówi jako zawodnik. Aczkolwiek myślałem, że będzie bardziej agresywny. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie bardziej agresywny w walce, ale tak chyba udało się narzucić tą moją grę 100%. Ale jesteś dopiero drugim zawodnikiem w historii, który go znokautował wcześniej w 2017 w UFC. Chyba. Bo znaczy, pierwszy to było TKO, TKO, no tak. To jest pierwszy. Więc to pierwszy. Jest, to jest satysfakcja, że jednak no, pierwszy, drugi już jak zwał, tak zwał, ale to jest jakaś dodatkowa satysfakcja? Nie, no co to pierwszy, drugi, no co, to jest duża różnica. Jest satysfakcja. Też dwa razy wynaleziono tak w historii, tak było, więc to, no tak, tak bywało, tak. Ale to w każdym razie tutaj można powiedzieć, że pierwszy, ale drugi, no tak to powiedzmy. No niech będzie, ale cieszę to, bardzo cieszę. Słuchaj, no nieważne jak, myślę, że knockout zawsze cieszy. No nie ma opcji, że knockout nie może cieszyć. No, ja nie wiem, wiecie, jest taki zawodnik, który nie cieszy się swoim knockoutem, w sensie nie jest zadowolony, nie jest wdzięczny temu knockoutowi, no to nie zmieni dyscypliny. Powiem ci jedno, muszę o to zapytać, bo jak wybiegłeś do tej klatki, to mi trochę przypomniałeś Michała Materle na Stadionie Narodowym. Też tak wybiegł i skąd się to wzięło w ogóle, wiesz, pojawiłeś się nagle i... Chciałem jak najszybciej do klatki, wiesz, ale potem jak pobiegłem, to mi się przypomniał Anzor. Mój trener, bo on kiedyś tak biegał i o kurczę, jak to fajnie wygląda. I tak potem w klatce jak stałem, mówię, kurde, fajnie to fajnie wyglądało. Naprawdę, jak wiesz, biegłem serio, tak, ja pobiegłem do tej klatki, wchodzę do klatki i potem myślę, przypomniałem sobie, jak Anzor biegł i jak mi to, wiesz, spodobało się, potem myślę, kurde, moje wyjście pewnie też fajne było pod tymi dźwiękami. Myślisz, że KSW Epic jest realne? No, bardzo realne jest. Zobaczymy, co tam Wojsław wymyśli z Martinem czy z Kabulem. Zobaczymy. Ale myślę, że bardzo realne. Żadnej kontuzji, nic nie ma, dobrze się czuję. Tylko niech dadzą mi trochę zjeść. Podobno już zamówiłeś. Co zamówiłeś? Pizzę. 8 pizz zamówiłem dla całej ekipy. Zapraszamy do hotelu. No ale to ja spytam jeszcze troszkę o te plany przyszłościowe, no bo co, Rutek po waszej walce przegrał z Patrykiem Kaczmarczykiem, tak byś całkiem sklejał rewanż, pytanie, czy ty w ogóle byś chciał, czy jakby już celujesz zupełnie gdzieś indziej i jakby tą walkę zostawiasz za sobą? Ja na razie, wiesz, tak nie myślałem o tym rewanż. Wiem, że wygrana Stasiakiem na pewno mi przybliża ten rewanż, ale tak, czy chcę ten rewanż teraz, czy nie, to nie wiem nawet, naprawdę, nie mam pojęcia. Ja tą pierwszą walkę bardzo chciałem, przegrałem, nie wiem czy teraz chcę, czy ona jest mi w ogóle potrzebna, zacznijmy od tego, no czy jest mi potrzebna. O. Ale zrewanżować się na pewno będę chciał, tylko nie wiem czy właśnie na Epiku. Epiku to ja chcę Tarcile. Jaka formuła? Ja mu dałem do wyboru, on sam może wybrać. A ja mówiłem o małej rękawice, łokcie, wiesz, o coś. Artur, kurde, wczorajszą rozmowę sobie przypomniał. Ja mu dałem wolną wyborę, on sobie nie wybiera. Bardzo mi się podoba jego styl, więc myślę, że to byłaby fajna bitka. Jedna walka na zasadach Pride wypadła, no to może wy. Stompy? Stompy nie lubię, szczerze mówiąc. Stompy nawet na ulicy, jak wiesz, kiedyś, teraz już nie walczę na ulicy, ale jak kiedyś zdarzały się takie sytuacje, bo często się zdarzało, wiesz, rasistowskie sytuacje, to nawet jak kogoś trafiałem, to nie biłem stąpami, bo uważam, że to jest troszeczkę niebezpieczne. Ale oglądasz takie, coś lubię. No to co, dobrze, to czekamy na tę formułę walki i oczywiście życzymy smacznego. Dziękuję bardzo.